pierwszą księgą, jaką przeczytałem z Biblii, to była właśnie księga Hioba. I wiecie, co zrobiłem? Odrzuciłem Biblię na półkę. Na wiele lat. I nie chciałem mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Źle ją odczytałem. Ja się wystraszyłem takiego Boga, który zagrał Hiobem. Dla mnie to był hazardzista, który zagrał po prostu dobrym człowiekiem. Wystawił go na strzał. Po paru latach, kiedy wróciłem do tej lektury, można tak powiedzieć, to musiałem się zmierzyć znowu ze swoimi myślami. I wtedy to było takie czytanie z bojaźnią i drżeniem. Bo wiecie, czego ja się bałem? Że Bóg zrobi ze mną to samo, co zrobił z Hiobem. Nie wiem, czy jesteście ludźmi, którzy tylko słyszeli o Bogu, czy jesteście ludźmi, którzy już widzieli niewidzialnego. Ja tego nie wiem. Księga Hioba pokazuje człowieka, który nie widział Boga, tylko o nim słyszał, a potem zobaczył niewidzialnego. Dlatego Hiob mówi: dotąd znałem Cię tylko ze słyszenia. Czyli można powiedzieć, że jego wiedza była czysto intelektualna. On wiedział, jak się piecze chleb, a umarłby głodny. Hiob jest tym pierwszym, który się ośmiela niepokoić Boga. Dzięki niemu każdy z nas może się poczuć Hiobem w swoim cierpieniu, w swoich przeżyciach i nie boi się rozmawiać z Bogiem. Słuchajcie, moja rola dzisiaj jest taka, żeby tak naprawdę was zachęcić do czytania tej księgi, żeby się nad nią pochylić i spróbować ułatwić wam przebicie się przez tą trudną narrację, która tam się znajduje. Muszę wam powiedzieć, że ja dzisiaj staję przed wami z bojaźnią i drżeniem, ponieważ księga Hioba to jest księga, która kiedyś, no mogę nawet śmiało powiedzieć, że mnie sponiewierała. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał kiedyś taki film Jabłko Adama. To jest film o takim człowieku, który wyszedł z więzienia i jako resocjalizację dostał pobyt w kościele i dostał w prezencie Biblię, którą rzucał. I ona zawsze mu się otwierała na księdze Hioba. Więc rzucając tą księgą, ona mu się zawsze otwierała na księdze Hioba. I to był jak gdyby taki temat przewodni całego tego filmu, że Bóg ma jednak coś mu do powiedzenia przez tą księgę. Dla mnie księga Hioba jest księgą, która mówi o mądrości i mówi o mądrości Bożej. Znajduje się w niej taki rozdział, który jest cały poświęcony tej mądrości. Tytuł tego rozdziału to Gdzie mieszka mądrość? Niektórzy go nazywają hymnem o mądrości. I generalnie jak się mówi o księdze Hioba, to przeważnie od razu schodzi się na temat niesprawiedliwego cierpienia, tego, że jakieś doświadczenia na nas spadają, że ktoś jest winny za to, co nas spotyka. Zadajemy pytanie, kim on jest? Czy to jest Bóg, czy to jest ktoś, kto chce dla nas źle? Zanim sobie odpowiemy na to pytanie, to potrzebujemy sprecyzować to, czym w ogóle jest mądrość i co ludzie uważają za mądrość i jak ją definiują. Gdzie mieszka mądrość? Centralnym miejscem, tak powiedziałem, księgi Hioba jest hymn o mądrości. Ten 28 rozdział to jest coś, co jest tak naprawdę zapakowane w księdze Hioba. Tak jakby wszystkie rozdziały ukryły ten rozdział, bo on tak do końca tam nie pasuje. Jak wiemy, księga Hioba jest tak napisana, że są teksty, które są mowami, później są odpowiedzi na te mowy, generalnie dialog. I nagle w samym środeczku, w cudzysłowie w środeczku, bo to jest 28 rozdział, więc to nie jest centralny taki środek na zasadzie procentowego podziału, ale pomiędzy tymi wszystkimi rozważaniami jest rozdział o mądrości, z którym egzegeci nie do końca sobie umieją poradzić i nie wszyscy potrafią odpowiedzieć na pytanie, co on tam w ogóle robi.
Jaka jest definicja mądrości? Według wielu religii i filozofii to można ją podzielić na takie, które skłaniają się ku definicjom i takie, które skłaniają się ku praktyce. Jeżeli mówimy o Grekach, to na przykład dla Platona mądrość była taka komplementarna z wiedzą. Czyli to, co wiesz, tak jak baza danych nagromadzone pozwala ci funkcjonować w tym świecie. Jego uczeń, na przykład Arystoteles, uważał, że sama mądrość, czyli ta baza danych, nie wystarczy, że oprócz tej wiedzy do podejmowania decyzji potrzebna jest jeszcze taka, można powiedzieć, właśnie praktyka. Dodatkowa zdolność wykorzystania tej wiedzy. Umiejętność. Po wiekach można powiedzieć, że sceptycy to jeszcze bardziej sprecyzowali i powiedzieli, że mądrość nie jest dana wszystkim. To tak jakby o kimś powiedzieć, że wie wszystko na temat pieczenia chleba, a umarł z głodu. Czyli sama wiedza nie wystarczy. Musi być jeszcze to coś, że ty potrafisz to zastosować. I uważali, że ta umiejętność jest właśnie dana przez mądrość, że to jest dar bogów. Że nie da się tego wyuczyć, nie da się tego wypracować. Ja tu taki cytat takiego stoika Chryzypa napisałem. On wierzył, że cnoty są następstwem nie tyle osobistych osiągnięć, czyli i nauki, i wypracowania, ale że jest to dar, dar boskiej mądrości. I z takimi myślami można powiedzieć, że filozofia grecka wchodzi w świat semicki. Na przykład uczeń Platona Arystoteles mówił jeszcze coś takiego. Prawdziwa mądrość to wiedza, ale też znajomość przyczyn. Czyli już wchodzi w taką dedukcję. Celem wiedzy jest poznanie prawdy. To jest nasze dążenie. Nie mamy innego. To jest coś najważniejszego. I o Platonie mówił, że tak, że poznanie Platona to było coś ważnego, ale prawda od niego jest ważniejsza. On rozumiał, że to, że się uczysz od kogoś, to jest nic. Pytanie, co ty z tym potem zrobisz? Praktyczne działanie. Życie zgodne z naturą, z tym, jak myślisz, w prostocie serca, tylko że kiedy oni mówili prostota serca, to mówili bez oszustwa. Czyli nie wolno ci oszukiwać, nie możesz ściągać, nie możesz kłamać, nie możesz podawać się za kogoś, kim nie jesteś. I druga rzecz, że to, co wiesz, jest dla ogółu. Że to zawsze było do podziału. To zawsze miało być do ludzi. Czyli całym sobą masz się dzielić z innymi. No i ciekawa rzecz. Uważali, że grzesznicy to są ludzie obłąkani, którzy właśnie nie korzystają z mądrości, nie umią z niej skorzystać i przez to lądują w tym, można powiedzieć, sektorze, który my nazywamy grzesznym, czy grzesznikami, czy wykonawcami złego. I ta kultura grecka z takimi pomysłami wchodzi też do świata semickiego. Za chwilę coś powiemy o czasach międzytestamentalnych. I okaże się, że ma to wpływ na sposób rozumowania tego, czym ta mądrość jest. Na przykład dla Semitów czas inaczej płynął niż dla Greków. Semita wiedział, że czas ma początek. I wiedział, że też ma koniec. On ich nie określał. Nie była to stricte wyliczanka. On po prostu wyznaczał tylko krańce. Że biegnie stąd dotąd. Dla Greków czas był czymś, co się zapętlało. To, co już było, będzie znowu. Takie koło wydarzających się i powtarzających zdarzeń. Natomiast dla Greków w tym świecie, gdzie to wszystko się działo, Bóg był jakimś duchem, który wszystko przenikał.
I oni to mieli w swojej świadomości. Na przykład w Delfach, w świątyni delfickiej, kiedy wchodzili, to była taka wielka litera Epsilon napisana. I jak wchodzili, to podnosili rękę i mówili, wiem, że jesteś. I to był taki sygnał, że on ma świadomość tego, że Bóg istnieje. Natomiast jak oni go sobie wyobrażali i kogo oni za tego Boga uważali, no to jest to temat, który może kiedyś jeszcze poruszymy. Hebrajczycy natomiast byli bardziej konkretni. Oni liczyli raczej wydarzenia niż datacje. Chociaż teraz patrząc z perspektywy czasu, zauważcie, że to jest jedyny naród, który swoją genealogię wyprowadza aż od pierwszych ludzi. Też bardzo ciekawa rzecz. Grecy operowali bardziej pojęciami, kategoriami, definicjami, bo taka była specyfika ich myślenia. I kiedy będziemy analizowali Księgę Hioba, to zauważcie, że ci trzej przyjaciele, którzy wypowiadają się o Hiobie, to odnoszą się do przeszłości, ale to, jak formułują swoje zdania, jak to jest, jak powinno być i że tak to jest, to właśnie jest taki schemat definicyjny. Że skoro tak to jest, to nie może być inaczej. Skoro tak to funkcjonowało, to nic tego nie powinno zmienić. To jest niemożliwe, żeby to się zmieniło. W Biblii mamy trzy księgi mądrościowe. Pierwsza z nich to jest Księga Przypowieści, która uczy nas, jak żyć. Jest to księga, która pokazuje przekrój życia od młodego szczeniaka poprzez bycie mężem, do mędrca i na końcu bycie królem. I ta mądrość jest tam zamknięta w sposobie życia, który jest nazywany godnym i pochwalanym przez Boga. Treść księgi, ona poucza. I poucza przede wszystkim o tym, że Bóg za złe karze, a za dobre wynagradza. I to jest też taki schemat myślenia, który będą sobą reprezentowali ci trzej przyjaciele, którzy przyjdą do Hioba, żeby go swoją mądrością obdarować. Jest jeszcze jedna księga, Księga Kaznodziei, która poucza, że nie zawsze właśnie tak jest. On zaczyna, że marność nad marnościami, wszystko marność, że pewne rzeczy są jak dym. I chociaż chcielibyśmy, żeby tak to wyglądało, to czasami nam się to wszystko rozmywa, rozwiewa. Potrafi nam życie spłatać figla. Księga Hioba poucza nas, dlaczego coś się dzieje i co jest sprawiedliwe, a co nie jest sprawiedliwe, jak ludzie potrafią na to patrzeć, jaką funkcję w tym wszystkim pełni Bóg. I tu chciałem wam powiedzieć pewną dla mnie zaskakującą rzecz, że Księga Hioba nie daje odpowiedzi na wszystkie te pytania. Ona sugeruje kierunki i zachęca nas, żeby my jako słuchacze czy też czytelnicy, abyśmy sami pochylając się nad tekstem, przeżyli to w taki sam sposób, jak zostało to nam podane, po to, żeby odkryć, co my sami o tym myślimy. Chodzi tu o dialog z Bogiem. O tym, o którym słyszałeś, że istnieje. Nie wiem, czy jesteście ludźmi, którzy tylko słyszeli o Bogu, czy jesteście ludźmi, którzy już widzieli niewidzialnego. Ja tego nie wiem. Księga Hioba pokazuje człowieka, który nie widział Boga, tylko o nim słyszał, a potem zobaczył niewidzialnego. No i to już jest pewna doza tej mądrości semickiej, która nie definiuje, ale tylko pokazuje prawdę w zderzeniu dwóch przeciwstawnych jakichś obrazów. Jak można zobaczyć niewidzialnego Boga? Jak można słyszeć Boga? Albo słyszeć o Bogu? Podpowiedzią do tego wszystkiego jest też coś, co ja nazywam mądrością międzytestamentalną, kiedy właśnie kultura grecka i semicka się ze sobą pomieszały. I to pozwoliło ludziom zobaczyć, czy też nazwać bardziej precyzyjnie własne myśli i wyobrażenia, które mieli. Wyobrażenia o świecie, o światopoglądzie, jaki mieli, o Bogu, jak go widzieli. Każdy z nas ma jakiś obraz Boga
I ten obraz Boga, tak jak w księdze Hioba, jest albo bliższy prawdy, albo jest od niej w jakiś sposób jeszcze daleki. W tych czasach międzytestamentalnych, jeżeli chodzi o same słownictwo języka greckiego, które no, wniósł, można powiedzieć, bardzo dużo, ponieważ język hebrajski na grekę został w tym czasie przetłumaczony. Pomiędzy Starym i Nowym Testamentem było 400 lat takiej przerwy, to był taki okres parentezy, kiedy no, w synagogach najczęściej czytało się właśnie te greckie teksty, no bo język grecki stał się językiem międzynarodowym. To były czasy Aleksandra Macedońskiego, Grecja podbiła cały basen Morza Śródziemnego, no i można powiedzieć, ta kultura miała wpływ na wszystkich w tamtym rejonie. No i grecki język, który jest o wiele bardziej precyzyjny, służący lepiej definiowaniu, no wniósł też dużo do zrozumienia tego, co autor miał na myśli. No i czytając Księgę Hioba, korzystamy często właśnie też z tłumaczeń grecki Septuaginty, ponieważ ten hebrajski tekst Księgi Hioba nie jest łatwy. Na przykład w księgach dotyczących wzmianek o Abrahamie jest ciekawa taka rzecz, że Abraham tam jest ukazany właśnie w związku z mądrością, że on przez mądrość był niejako kierowany, by dokonywać właściwych wyborów. Przyjaźń z Bogiem w tych greckich tekstach, ona jak gdyby ma przesunięty środek ciężkości i tu było wprawdzie już powiedziane, że te przykazania i prawo jest obowiązujące, ale tam środek ciężkości jest przeniesiony na mądrość i przyjaźń z Bogiem. A przyjaźń z Bogiem to jest kierowanie się mądrością. Czyli nie ślepe wykonywanie nakazów i zasad, jakichś zasad, bezmyślne, bez angażowania swojego człowieczeństwa, ale takie, które kieruje się tą Bożą mądrością. I księga chyba nam pokazuje, że Bóg podchodzi do takiej dyskusji i nawet taki śmiałek jak Hiob, który wykrzyczał mu cały swój ból, okazuje się, że został wysłuchany i Bóg zniża się do dialogu z nim. Więc jest swego rodzaju przesunięcie z przestrzegania takiego ślepego praw, z takiego wyobrażania sobie, że ten cały świat i wszechświat jest tak poukładany, że nic nie może go zmienić i tak to musi funkcjonować, do pewnego rodzaju relacji. Do relacji między dwoma ważnymi dla siebie osobami. Dla mnie Księga Hioba, tak jak już powiedziałem, jest księgą o mądrości. Ale trzeba ją wydobyć, trzeba ją wykopać. To nie jest mądrość, która zostanie nam podana na tacy. To nie jest coś takiego, że dostaniesz bilet i możesz sobie iść na spektakl i po spektaklu będziesz wszystko wiedział. Skąd więc pochodzi mądrość? Ja myślę, że od patrzenia, jak się jeździ na koniu, jeszcze nikt się nie nauczył jeździć na koniu. Trzeba po prostu na niego wsiąść, parę razy z niego spaść, wziąć parę lekcji, no i wtedy może nam się uda na nim utrzymać, a niektórzy nauczą się nawet jeździć. Tak samo jest z mówieniem o mądrości. No nie da się o niej mówić i definiować ją, jeżeli sami się nie pochylimy nad tekstem i nie przeczytamy tego, co tam jest na przykład napisane. Skąd pochodzi mądrość? Jeżeli byście mieli, czy też spróbowali jakoś to zdefiniować. Skąd wiemy, że coś jest mądre, a coś nie jest mądre? Proszę? Zdaje się, że jest określone, że mądrością jest, prawdziwą mądrością jest, jeśli chodzi o człowieka, jeśli przestrzega Bożych przekazań, to również jest taki element tutaj. Jest, zdaje się, że przy powieściach Salomona zdaje się, że to jest, ja dokładnie nie pamiętam. Mądrość właśnie jako przestrzeganie Bożego prawa. Ktoś ma jeszcze inny pomysł? Mądrość podejmowania właściwych decyzji. A kto decyduje, które są właściwe? Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Bojaźń Boża, początkiem mądrości.
Czym jest bojaźń Boża w takim razie? Księga Hioba rozbija te dwie rzeczy i w ostatnim wersecie właśnie księgi tego hymnu mądrości, tego 28 rozdziału, jest powiedziane tak. Bojaźń Boża, ona jest mądrością, zaś unikanie złego to jest roztropność. I ja, żeby tak w prostszy sposób spróbować to przybliżyć, cytuję tu takiego mema, który mówi, że nie wystarczy być dobrym, trzeba jeszcze być jak najdalej od złego. I to jest przykład jabłka, które mamy w koszyku. Jeżeli jakieś będzie zgnite i my położymy dobre jabłko, to wiecie, co się stanie, nie? To dobre jabłko od tego zgnitego po prostu przejmie zgniliznę. Więc nie wystarczy być dobrym jabłkiem, trzeba jeszcze się trzymać daleko od złego. I tak naprawdę to jest przesłanie końcowe tej księgi i tak naprawdę to jest przesłanie tego 28 rozdziału mówiącego o mądrości. Czym jest ta mądrość? I wprawdzie nie ma tu mowy o zakazach i nakazach w myśl, powiedzmy, tego, jak my rozumiemy prawo, czy przykazania i nakazy dane przez Boga. Tu jest raczej pokazane to od tej strony, że ty sam masz się kierować swoją mądrością, intelektem, tak, żeby odgadnąć, jaka jest wola Boża i za nią podążać. Bo to nie jest tak, że my nie wiemy. My zawsze wiemy, tylko możemy dokonywać takich lub innych wyborów i w związku z tym będziemy ponosili konsekwencje. I tak naprawdę Księga Hioba to jest księga, która mówi o konsekwencjach podnoszenia pewnych decyzji i wyborów. Niekoniecznie one muszą być przez nas zawinione, ale konsekwencje mogą dotknąć również i nas. I odpowiedzialność za to także może spaść na nas, chociaż nie mieliśmy z tym nic wspólnego. Gdzie mieszka mądrość? Skąd więc pochodzi mądrość? Gdzie jest siedziba wiedzy? Jest to zakryte przed oczami żyjących. I ptakom powietrznym jest to nieznane. Podziemie i śmierć oświadczyli. Nie doszło tu echo tej sławy. Droga tam tylko Bogu jest wiadoma. Tylko On zna jej siedzibę. To jest fragment tego 28 rozdziału. Tylko Bóg wie, gdzie jest mądrość. Więc tylko do Niego możemy się udać, by uzyskać właściwą odpowiedź. Cała księga chyba zawęziła poszukiwanie mądrości do konfrontacji z Bogiem. W księdze Hioba mamy cierpienie niewinnych i to jest temat, który zawsze burzył krew ludziom. I nie potrafią tego zaakceptować. I my tego nie potrafimy zaakceptować i nikt nie potrafi tego zaakceptować, że niewinni cierpią. To jest temat, który jest nawet dziś aktualny. Każdy z nas burzy się na to, jeżeli widzimy niesprawiedliwość i niezawinione cierpienie. Tym też tłumaczy się nieustające zainteresowanie księgą Hioba. No i tu mamy, można powiedzieć, taką plejadę gwiazd ludzi, którzy się tym interesowali. Będziemy mówili o filozofach, o myślicielach, o literatach, nawet o politykach, którzy cytują po prostu Księgę Hioba. Wszyscy wzięli sobie ją na cel i wszyscy ją przywołują. Wśród na przykład zainteresowanych wymienić można ojców Kościoła, Augustyn z Hippony, Chryzostom, Grzegorz z Nyssy, znanych literatów, których możemy cytować, na przykład z Księgi Hioba czerpie Goethe w swoim dziele Faust. Pamiętacie, ta rozmowa między Bogiem a szatanem, to tam została rozwinięta do tego stopnia, że później ten dialog przenosi się na całą księgę. Wiktor Hugo widzi w niej latarnię dla ludzkości, tak ją nazywa, że to jest coś, co rozświetliło umysły ludzi, że można z Bogiem porozmawiać, że można się do Niego zwrócić. Dla Flauberta Hiob jest księgą, którą trzeba pokochać. Ona jest trudna. Ciężko się ją czyta, ale trzeba ją pokochać.
Na przykład dla Voltaire'a była odniesieniem tego, że Bóg czasami milczy. I cały dialog odbywa się w naszym wnętrzu. My dyskutujemy ze sobą, prowadząc taki monolog, można powiedzieć. Ale Bóg prędzej czy później odpowie. On opisał to milczenie Boga. Thomas Carlyle pisał: szlachetna księga, księga wszystkich ludzi. Hiob już tam nie jest tylko człowiekiem, ale jest ludzkością. Potrafi czuć, myśleć, wyrażać swój ból w taki sposób, że rzeczywiście jest godzien rozmawiać ze swoim Stwórcą. Nagle okazuje się, że ta jego szczerość, ta oczywista szczerość, to, że on wylewa się przed Bogiem i robi to w taki sposób, który wielu może urazić albo nawet obrazić, żeby nie powiedzieć zgorszyć. Niektórzy nazywają księgę chyba księgą bluźniercy, bo on przekracza granice. Dopiero czwarty rozmówca, Elihu, kiedy z nim rozmawia, to mówi mu, że pewnych rzeczy się nie robi, bo jednak Stwórca to Stwórca, a nie człowiek. Ja i ty jesteśmy z tej samej gliny. Ze mną tak możesz rozmawiać, ale Boga nie sprowadzaj do swojego poziomu. I on mu to tłumaczy. Jeżeli istnieje na świecie książka, która zasługuje na jakieś wzniosłe słowo, sądzę, że jest nią księga właśnie Hioba. I to są słowa Luisa Borgesa. To jest taki mój ulubiony iberoamerykański pisarz. I tu bym mógł cytować naprawdę jeszcze z 10 kartek, bo nazbierałem tego mnóstwo. Każdy z nich podjął temat zrozumienia księgi Hioba i każdy z nich się wycofał. Żeby nie powiedzieć, każdy z nich poległ. Bo ta księga nie dała im odpowiedzi na pytania, które sama zadaje, a które oni mieli poprzez tą księgę też ochotę zadać Bogu. Została nazwana pieśnią nad pieśniami sceptycyzmu. Dlaczego? Ponieważ tylko Biblia zna zjawisko walki z Bogiem. No, jak człowiek śmiertelny może w ogóle się Bogu postawić? O co w ogóle chodzi, żeby człowiek stawiał się swojemu Stwórcy? A tu chodzi o walkę twarzą w twarz, tak jak walka Jakuba. Wiemy, że walczył z aniołem i tak długo walczył, aż ten mu pobłogosławił. I wtedy zostało zmienione jego imię na Izrael, czyli ten, który walczył z Bogiem. Ta pieśń nad pieśniami sceptycyzmu to jest bardzo dobra pozycja startowa do naszych rozważań. Ponieważ będąc sceptykiem, albo ma się rację, no bo od razu były wszystkie czarne myśli uporządkowane i wiadomo było, że nic z tego nie będzie, albo człowiek zostaje mile zaskoczony. Hiob jest tym pierwszym, który się ośmiela niepokoić Boga. Niektórzy pisarze nazwali to tak: dzięki niemu każdy z nas może się poczuć Hiobem w swoim cierpieniu, w swoich przeżyciach i nie boi się rozmawiać z Bogiem. To zmieniło całkowicie podejście człowieka do Boga. O tej księdze mówi się, że jest Melchizedekiem ksiąg Starego Testamentu. Dlaczego? Ponieważ nie da się jej spozycjonować w jakimś konkretnym historycznym punkcie. To jest właśnie ten semicki sposób pisania. Oni nie datowali, oni ją umiejscowili tak, że ona jest ponadczasowa, ponadwyznaniowa. Nie wiadomo, kiedy została napisana. Do końca nie wiadomo, kto ją napisał. Jedni uważają, że napisał ją Mojżesz i takie przypisują autorstwo. Inni uważają, że jest starsza od ksiąg Mojżesza. Kościół koptyjski za pięcioksięgiem ustawia ją jako pierwszą, uznając, że ona jest starsza niż napisany pięcioksiąg. Wiemy, że Mojżesz to jest XV wiek, między XV a XIII wiekiem przed naszą erą. W księdze Hioba mamy kilka takich informacji, które mogą pomóc nam ją jakoś spozycjonować w sensie takim, że na przykład Chaldejczycy napadli, no czyli musieli już być Chaldejczycy, czyli to jest między VIII, IX, a powiedzmy VII wiekiem przed naszą erą. Jest mowa w Księdze Mądrości, w tym hymnie o mądrości, mowa o żelazie.
czyli najpóźniej to będzie XII wiek przed naszą erą. Czyli obracamy się w kręgu kilkuset lat, ale nikt nie wie dokładnie. Jaka jest kompozycja tej księgi? No bo też trzeba sobie coś na ten temat powiedzieć, żebyśmy w ogóle czuli się zachęceni do jej czytania, bo słuchajcie, moja rola dzisiaj jest taka, żeby tak naprawdę was zachęcić do czytania tej księgi, żeby się nad nią pochylić i spróbować ułatwić wam przebicie się przez tą trudną narrację, która tam się znajduje. Bo to są ciężkie dialogi. Tam człowiek się czuje jak na ławie sędziowskiej i sam się czuje czasami oskarżony, a czasami wręcz w nim się budzą takie emocje, że sam wykrzykuje oskarżenia w stronę Boga. Ale ona taka właśnie miała być. Bo to jest księga żywego człowieka. Takiego, który nie boi się wypowiedzieć swoich myśli i nie boi się bronić własnej niewinności. To jest dużo więcej niż tylko księga, która pozycjonuje gdzieś tam w czasie i daje definicję prawdy. Nie. Ona ożywia i daje możliwość konfrontacji i relacji z Bogiem, jaka do tej pory nie była możliwa. Jej kompozycja tworzy pewne ramy. Więc jest prolog i epilog. Mamy rozpoczęcie i koniec. Czyli dwie niekwestionowane, można powiedzieć, ramy, początek i koniec księgi. Później znowu jest pewne powtórzenie. Mamy milczenie Hioba i na samym końcu znowu mamy milczenie Hioba. To nie są przypadki. Nie wiem, czy wiecie, ale w retoryce semickiej, jeżeli coś jest powiedziane dwa razy, to to jest bardzo ważne. Znacie to wszyscy. Jeżeli ojciec wam mówił, powiedziałem ci już dwa razy i trzeci raz ci nie powtórzę, wszyscy rozumieli, o co chodzi. I to w każdym języku, na każdym kontynencie wszyscy to rozumieją. Oni też, jeżeli coś mówili dwa razy, to to było ważne. Jeżeli coś słyszymy tam trzeci raz, to jest tak jak rozkaz, że to ma jeszcze taką pieczęć, żeby nie przeoczyć tego. Mamy tam też dezaprobatę najbliższych. I to jest bardzo trudny temat, który jeżeli nam starczy czasu, to go na samym końcu poruszymy, bo to jest taki kij w mrowisko. Kiedy twoja rodzina, twoi najbliżsi, twoje społeczeństwo po prostu robi z siebie kozła ofiarnego. I wszyscy dokonują sądu skorupkowego i nagle jesteś osądzony, zostałeś wytypowany do tego, by być winnym. A potem się to zmienia na końcu księgi i ci, którzy cię uwielbiali, znowu cię uwielbiają. Ale był taki moment, że to uwielbienie stało się takie dwuskrzydlate z uwielbienia do wzgardy. I to zrobiła społeczność. I ciekawą rzeczą, że to w tej księdze znowu mamy. Mamy obraz odrzucenia przez społeczność i powrotu tej społeczności. Ponadto jest tam jeszcze taka rama skarg i oskarżeń. Pomiędzy tymi oskarżeniami, które mówi Hiob, i odpowiedzią Boga następują mowy jego przyjaciół. A w środku tych mów znajdziemy właśnie Księgę Mądrości. Tak wplecioną, nie wiadomo jak i po co. Niektórzy uważają, że przypadkowo, albo ktoś ją dopisał. A ja myślę, że to jest najważniejszy element, który ma rzutować na wszystko, co będziemy czytali w Księdze Hioba. Te mowy tych przyjaciół to jest mądrość, która ma okazać się wystarczająca dla cierpiącego człowieka. To jest mądrość z pradawnych czasów. To jest mądrość sprawiedliwości. To jest mądrość, która ma go uzdrowić, która ma go postawić na nogi, która ma mu pokazać, jak to jest. Że tak właśnie jest i nie może być inaczej. To jest taka mądrość Bożej odpłaty, że Bóg rządzi światem, wszechświatem, wszystkim, całym uniwersum sprawiedliwie. Czyli za złe karze, a za dobre wynagradza. I nie może być tak, że jesteś ukarany, a nie zrobiłeś nic złego. Dlaczego? Bo wtedy to dotyczyłoby też i nas, że nas to też może spotkać.
I przyjaciele, ci trzej przyjaciele z boiska, oni się tego boją. Mamy tam lęk i strach i obronę tego świata, w który oni wierzą. I każdy z nich broni go do upadłego. A Bóg na samym końcu księgi mówi, że oni mówią o nim nieprawdę. Że oni powiedzieli o Bogu nieprawdę. Ja kiedyś zrobiłem takie doświadczenie, wypisałem właśnie te wszystkie ich wypowiedzi i w mojej społeczności dałem to do przeczytania ludziom, dałem długopis, kartkę i zrobiłem taki test, co tu jest nieprawdą o Bogu. I wiecie co? Wszyscy zakreślili, że to wszystko jest prawda o Bogu. Każda wypowiedź, która tam była, została zakreślona jako prawdziwa. A Bóg mówi, że oni mówią o nim nieprawdę. No to ktoś tu się myli. I to jest taki test, który mnie posunął do tego innego czytania Księgi Hioba, po to, żeby zrozumieć, jak wejść w ich rolę, ich sposób myślenia i samemu sprawdzić siebie, czy ja też nie mam wykrzywionego obrazu Boga. Ponadto chciałbym jeszcze, żebyście zapamiętali, że w tych ludziach został zburzony obraz Boga. Hiob, broniąc się do samego końca, broniąc swojej niesprawiedliwości, swojej sprawiedliwości, burzył ich obraz Boga, burzył ich obraz rzeczywistości. I to oni by musieli zmienić się. Ale łatwiej jest zrobić tak, że na kogoś zwalimy winę i będziemy mu udowadniali winę. Mało tego, obwołamy go winnym, a potem będziemy szukali dowodów. Słuchajcie, w Księdze Hioba jest wszystko wywrócone do góry nogami. Jeżeli nam starczy czasu, to tak jak powiedziałem, włożę w kij w mrowisko i przytoczę parę wypowiedzi takiego człowieka, który się nazywał René Girard, który twierdzi, że społeczność może doprowadzić do takiej sytuacji, która się będzie udzielała innym. Czyli jeden od drugiego będzie się zarażał światopoglądem lub pomysłem po to, żeby się odróżniać od tego drugiego. Jak ten drugi nie będzie się chciał zmienić, to znaczy, że jest winny. Taka prosta logika społecznego działania. I twierdzi coś takiego, że to się rozchodzi jak epidemia. Nie da się nad tym zapanować i społeczeństwo właśnie od uwielbienia do wzgardy jest w stanie zmieniać w bardzo krótkim czasie swoje poglądy. Mamy to na przykład w księdze, którą znamy jako Dzieje Apostolskie w Nowym Testamencie. Wiecie, jak apostoł Paweł głosił i tam ponoć został oskarżony, że zamieszki wybuchły, nie? Wielka jest Artemiza Efeska, nie? Tam było pokazane, jak tłum działa. Jak ta zbiorowa świadomość potrafi się zmieniać z jednej w drugą skrajności. Najpierw chcieli ich obwołać bogami, a potem chcieli ich zabić. Słuchajcie, to było w jednym prawie momencie. I Księga Hioba robi dokładnie to samo. Pokazuje, co się dzieje z ludźmi, jeżeli ktoś próbuje wywrócić im do góry nogami ich świat. Ich wyobrażenia o świecie. Ich światopogląd. Kolejna postać, którą zabiera głos po tych trzech przyjaciołach z boiska, jak ja ich to nazywam, to Elihu. Ten zabiera głos i ma taką swoją pozycję, swoje własne zdanie. W sumie jest to trudna postać do określenia, bo nie wiadomo, skąd przyszedł, po co przyszedł. Taki mediator, można powiedzieć. Konsultant. Do samego końca czeka i mówi, że nie zabierał głosu, bo wy jesteście ode mnie starsi. Więc powiedziałem, niech przemówi mądrość. Ale potem mówi, tego się nie da słuchać, co wygadać. Nagle okazuje się, że mądrość nie jest równoznaczna z wiekiem. Że to jednak
plasuje się w innym miejscu i wydobywa się to na innych zasadach. No i Elihu wchodzi, można powiedzieć, w pewne twierdzenia. Ja w swoim odczuciu, jako pierwszy raz czytałem, to myślałem, że to jest jakiś stoik. No bo w jego wydaniu, można powiedzieć, jest to lekcja, że Bóg po prostu wezwał nas do tablicy i teraz daje nam lekcję. Ale ta lekcja ma nas chronić przed pychą, wzywać do nawrócenia, ma nas doświadczyć, bo doświadczy, bo tego się nie da ponoć inaczej zrobić. I Elihu interpretuje to cierpienie jako drugą szansę, że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. On, nawet jeżeli rani, to on cię jest w stanie potem uleczyć. Mowy Elihu rzeczywiście zapowiadają już odpowiedź Boga. Potem następują dwie mowy Boga wskazujące, że chociaż światem rządzą sprzeczne interesy, no bo tak jest. My czasami jesteśmy wmanewrowani w czyjeś interesy i nic nie jesteśmy w stanie z tym zrobić, a poniesiemy konsekwencje jak wszyscy. To i tak całość jest dziełem planowym. Bóg nad wszystkim panuje. Bóg mówi tutaj, że interesy człowieka to nie są jedyne interesy. I może być tak, że nie są najważniejsze. Że to on jednak jest tym, który będzie decydował. Mowa druga odpowiada na zarzuty, że Bóg jest winny. Ale w niej mówi, że Bóg jest daleki od grzechu, wszechmogący jest daleki od nieprawości. On broni Boga, pokazując, że to, co robi Bóg, jest przemyślane, jest prawe. I Bóg według czynów każdego odpłaci. Kto na zło zasłużył, otrzyma zło. Kto na dobro, otrzyma dobro. Czyli niejako podtrzymuje tą tezę trzech wcześniejszych przyjaciół, ale rozciąga ją trochę w czasie, pokazując coś, co może nam umknąć przy czytaniu, kiedy to są dialogi, a jeżeli będziemy tylko mowy na przykład samego Elihu czytali, to nagle wyklaruje nam się jego światopogląd. I to jest mój sposób czytania też tej księgi, że ja wyizolowałem mowy trzech przyjaciół, mowy Hioba, mowy Elihu i czytam je osobno, bez tego dialogu, żeby zobaczyć, jaki oni mają obraz Boga. Bóg nie działa zdradliwie. Ani Bóg niczyich praw nie niszczy. On pokazuje, że w kontekście czasu Bóg jest w stanie wszystko naprawić i my po prostu czasami nie wiemy, w którym momencie tego czasu jesteśmy. Pan Chrystus, nasz Pan, też kiedyś powiedział, nie? No wy nie wiecie, co ja teraz robię. Bo nie wszystko jest nam od razu dane, my sami też w pewnym sensie jesteśmy wmanewrowani w jakieś wydarzenia. Każdy z nas został przez Boga dotknięty na różnych etapach naszego życia. Różne są nasze wrażliwości, różny poziom poznania. I dlatego nie porównujemy się z sobą. Bóg nam to zabrał, bo nie musimy się porównywać. Bo Bóg do każdego ma inną lekcję. Dylemat Hioba polegał na tym, że Hiob uważał, że jest sprawiedliwy. I ta sprawiedliwość, którą on ma, jest gwarantem. Ja się absolutnie nie dziwię temu, bo na przykład kiedy czyta się o Cyrusie, kiedy czyta się Ksenofonda, który opisuje Cyrusa, to on był dumny z tego, że jest sprawiedliwy, że wychowują młodzież jako sprawiedliwych i mówi, nic im się złego nie może stać, ponieważ oni są sprawiedliwi i postępują zgodnie z prawdą. To miało ich chronić, to miało być dla nich pieczęcią, to miało być dla nich tarczą i powodzeniem. I wszystko, co będą robić, będzie naznaczone powodzeniem. Dzisiaj byśmy to nazwali taką Ewangelią sukcesu. Ale oni tak naprawdę myśleli. Natomiast tutaj mamy Hioba, który chociaż pokładał w tym ufność, i jest to powiedziane, że dobrze myślał, no to jednak mamy też Księgę Koheleta, która pokazuje nam, że no, nie zawsze tak jest. Życie funduje czasami niespodziewane lekcje, które są dla nas marnością. I my możemy wszystko dobrze zrobić, ale będziemy w
krzyżowym ogniu czyichś interesów i nic nam z tego nie wyjdzie. Po prostu. Trwam w swej sprawiedliwości i jej nie porzucę, tak mówił Hiob, 27 rozdział. Żadnego z moich dni się nie wstydzę. To był człowiek dumny. On był dumny ze swojego życia. I on to wykrzyczał Bogu i wykrzyczał to ludziom w twarz. To był człowiek, który tak jak żył, jak mówił, jak myślał i jak robił, to było to samo. To był właśnie ten człowiek, którego dzisiaj możemy naznaczyć tym symbolem prawości. Że wszystko, co robił, było zgodne z jego naturą, z jego, można powiedzieć, powołaniem, z jego myślami. I to, co myślał, to, co mówił i to, co robił, że to było to samo. Wiem, mówi mój odkupiciel, czy obrońca, jak niektóre przykłady mówią, żyje. Jako ostatni stanie nad moim prochem, potem okryje mnie skórą i żywy, Boga zobaczę. To był człowiek, który wiedział, że może przepłacić to życiem i się nie cofnął. Wierzył, że Bóg jest w stanie mu to życie przywrócić. To jest dokładnie ten rodzaj wiary, który miał Abraham, który idąc ze swoim synem, swoim sługom powiedział, słuchajcie, za 3 dni do was wrócimy. Dlaczego? No bo w Nowym Testamencie pisze, że jego wiara polegała na tym, że on wierzył w to, że może go odzyskać z powrotem, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I Hiob to też później powtarza w jednym ze swoich dialogów z Bogiem. Ja wiem, że dla ciebie nie ma rzeczy niemożliwych, że ty wszystko możesz. To jest ten rodzaj wiary, który nie bał się poświęcić własnego życia. Bóg przyznaje rację Hiobowi. Hiob wskazuje na podstawie własnych doświadczeń na los świata. I to było coś, co było niewłaściwe. Bo o ile Hiob do samego siebie mógł to odnieść, bo to były jego przeżycia i jego, można powiedzieć, no dzisiaj byśmy powiedzieli traumy, w tym sensie, że on to słusznie na siebie wskazywał, że jest sprawiedliwy i widział różnicę między swoimi czynami a losem, który go źle potraktował, to on jak gdyby to projektował na cały świat. Zarzucał Bogu, że cały świat taki jest. No i wyrzucił to Bogu w swoich takich, można powiedzieć, wynurzeniach, nie? Że widzi to zło. A Bóg mu mówi, że niesłusznie z własnego losu to wnioskuje o stanie świata. I tu jest ważna rzecz, że Bóg wchodzi w nim dialog i Bóg mu argumentuje. To nie jest tak, że Bóg go przestraszył, że Bóg go zbył, że Bóg go nie wysłuchał. Bóg słucha, co my mówimy i odpowiada. Na tym się też będzie opierała podwójna odpowiedź Hioba, bo to są dwie takie mowy. W pierwszej stwierdza, no jestem bezsilny. No nic nowego, my to wiemy. Księga Koheleta też nam to pokazała, że jesteśmy bezsilni, a naszym krańcem naszego życia jest po prostu śmierć i potem oczekiwanie. A druga, no ja tego nie rozumiem. No i Bóg też to przyjął. Mówi, no dobrze, no wiem, że nie rozumiesz. I zaczyna się autoprezentacja Boga. I ta autoprezentacja jest taka dziwna, bo to jest tak, jakby kogoś bolał ząb, a my mu damy grzechotkę, jak powiedział jeden z pisarzy, i będziemy go zabawiać. No i Bóg zrobił po prostu fajerwerki, burza, pioruny, różne na huki go wziął, można powiedzieć. Co to w ogóle miało być? Niektórzy tego nie pojęli. Ja proponuję, żeby spojrzeć na to, że właśnie Bóg Hioba potraktował poważnie. Znacie takie powiedzenie, że na boisku drużyny grają tak, jak mu pozwoli przeciwnik, nie? Czyli jak ktoś słabo gra, no to ci drudzy też słabo grają. Słuchajcie, tutaj Bóg wyciągnął wszystkie swoje działa. On Hioba, można powiedzieć, w ten sposób docenił i pokazał wszechświat, moc działania, energię tego działania w rozmowie z człowiekiem. Czyli mógł tylko porozmawiać, nie? Ale tego nie zrobił. To była autoprezentacja, taka przesadzona w każdym wymiarze. Hiob zamilkł. Odpowiedź Boga nie wyjaśnia tajemnicy cierpienia. To też jest bardzo ważne, że ta księga tak naprawdę nie daje tych odpowiedzi. Możemy się ich jedynie domyślić i możemy je jedynie jeszcze raz przeanalizować. Bo być może o to chodzi, że każdy przypadek jest indywidualny i inny. Ukazuje los
Natomiast z innej perspektywy widzimy granice pytań. I my to w dzisiejszych czasach już rozumiemy. Na przykład mówimy o tym, że filozofia pewnych pytań nie zadaje. A inni mówią, że na pytania, na które zadaje filozofia, odpowiada już tylko religia. Na pytania, których nie może zadać filozofia albo nie zna już na nie pytań, to odpowiada właśnie religia. Czyli są pewne granice pytań i Księga Hioba też wyznacza takie granice pytań. No nie da się zrozumieć wszechmocnego Boga, który zarządza wszystkim. I Bóg to bardzo prosto rozwiązał. Poprosił Hioba, żeby się przepasał i teraz on na jeden dzień zagrał jego rolę. I co zrobił Hiob? Kładę rękę na usta. Nie podjął. Nie podjął tematu, nie dźwignął rękawicy. Bóg go zaprosił do tego, żeby go zastąpił. Są granice dla człowieka. Są granice nieprzekraczalne. I dzięki księdze Hioba my możemy w swoim umyśle ustalić ich kres. Nadzieja zawarta nie tłumaczy więc sensu cierpienia w takim, można powiedzieć, definicyjnym, źródłowym znaczeniu, ale wskazuje, że kiedyś to cierpienie będzie miało koniec. Czyli znowu typowo semicki sposób myślenia. Nie pokazuje kiedy, nie pokazuje jak, ale obiecuje, że będzie miało koniec. Czyli w ich umysłach Bóg od początku do końca nad wszystkim panuje. Jedyną rzeczą, jaką możemy wiedzieć, to to, że on nigdy tego nie wypuszcza ze swojej ręki. Zakończenie księgi mówi nie o zwycięstwie jakiejś doktryny. Nie ma tam definicji, nie ma tam odpowiedzi. To dla wielu czytelników po prostu było tak szokujące, że oni byli skołowani. Oni się bali podejść kolejny raz do księgi Hioba, no bo oni spodziewali się czegoś innego. Ale tam widzimy człowieka przywróconego do życia. Z totalnej klęski, jaką było jego niesprawiedliwe potraktowanie, on się wydźwiga i Bóg go wraca do życia. To jest obraz, który będziemy widzieli już potem, już tylko w Nowym Testamencie, że Bóg ma moc kogoś postawić z prochu i pyłu na nogi i mu pobłogosławić tak, że tego nie będzie w stanie przejeść. Zmieni stosunek ludzi do niego, który był fatalny, beznadziejny, w uwielbienie. I to, że oni sami mu będą błogosławić, na samym końcu będziemy widzieli, że mu przynoszą srebro i złoto. Nagle okazuje się, że ta zmiana jest dyrygowana, że Bóg nad wszystkim ma kontrolę i wszystko nam może zaoferować. Ten obraz Boga to jest nowy obraz Boga, człowieka wybudzonego. Wybudzonego ze złej perspektywy, wybudzonego ze złego obrazu Boga, z niewłaściwego obrazu Boga, z niewłaściwego wyobrażenia o Bogu, jakie miał. Ci trzej przyjaciele z boiska mieli taki religijny, poprzetykany właśnie nakazami, prawami, które muszą tak funkcjonować, bo inaczej wszystko się rozpadnie. Bóg rzeczywiście podejmuje ten temat i pokazuje, że on panuje nad tym chaosem, porównuje się do kogoś, kto potrafi zapanować nad wielkimi stworzeniami, nad chaosem wód i powołuje się tam, używając sformułowań, które my znamy z innych eposów z 2000 lat przed naszą erą, które mówiły o wodach, o chaosie społecznym, o chaosie, z którego człowiek po prostu nie jest w stanie czasami się wybronić, a ktoś jednak nad tym wszystkim panuje. Najczęściej nazywano to losem albo opatrznością. A Bóg pokazuje, a ja jedno i drugie mam w swojej ręce. I ja tym rządzę. Dlatego Hiob mówi, dotąd znałem cię tylko ze słyszenia. Czyli można powiedzieć, że jego wiedza była czysto intelektualna. On wiedział, jak się piecze chleb, a umarłby głodny. Bóg mu coś więcej zaoferował, chociaż kosztowało go to wszystko. Przeżył.
Nie ma tam odpowiedzi, czy to było dobre, czy to jest złe. Nie ma tam odpowiedzi, czy to było sprawiedliwe, czy to nie było sprawiedliwe. Nie ma tam odpowiedzi, dlaczego takie rzeczy spotykają ludzi. Nie ma tam odpowiedzi, dlaczego istnieje zło, dlaczego Bóg pozwala na to, żeby zło przenikało świat. Brakuje nam tych odpowiedzi. My byśmy je bardzo chcieli. Co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić, żeby zrozumieć Księgę Hioba? Ja wam mogę powiedzieć, co ja zrobiłem. Miałem 12 lat i pierwszą księgą, jaką przeczytałem z Biblii, to była właśnie Księga Hioba. I wiecie, co zrobiłem? Odrzuciłem Biblię na półkę. Na wiele lat. I nie chciałem mieć z tym Bogiem nic wspólnego. Źle ją odczytałem. Ja się wystraszyłem takiego Boga, który zagrał Hiobem. Dla mnie to był hazardzista, który zagrał po prostu dobrym człowiekiem. Wystawił go na strzał. Sposób, jaki proponuję zastosować do takiego czytania. Prorok i epilog, czyli czytamy początek i koniec, zgodnie z tą semicką zasadą, że wszystko jest powiedziane dwa razy. Jeżeli coś jest powtórzone dwa razy, to stanowi to jedną całość. Tutaj mogę wam dać jedynie podpowiedzi ze Starego i Nowego Testamentu, że prawie wszystkie księgi są tak zapisane. Na przykład psalm pierwszy, kiedy go czytamy z góry na dół, to on ma swój podział, że szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie siedzi na drodze grzeszników. Ale przeczytajcie ostatni i też mówi o drodze. Droga grzeszników wiedzie donikąd. One się dopowiadają. Więc dla nich to była metoda uzupełnienia myśli. W Nowym Testamencie też to mamy. Ewangelia Jana czytamy. Na początku było Słowo i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, a wszystko przez nie powstało, a bez Niego nic nie powstało z tego, co powstało. No i takie masło maślane, nie? Ale przeczytajcie 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, ale jednorodzony Syn, który jest na łonie Ojca, objawił nam Go. I nagle się dopełniają i my wiemy, o co mu chodzi. Bóg objawił nam niewidzialnego Boga przez swojego Syna Chrystusa. Przez Niego wszystko zrobił. I to On wie wszystko. I to On teraz nas o Nim pouczy. Nagle rozumiemy wszystko. I dokładnie tak jest też napisana Księga Hioba. Oczywiście to są 42 rozdziały, więc jak będziemy ją czytali od początku do końca, to w połowie już zapomnimy, co było na początku. No bo to jest kawał tekstu. Więc moja propozycja była taka. Prolog, epilog razem dopowiadają się. No i przynajmniej mamy pierwszy etap. Zrobiliśmy pierwszy krok naszej podróży. I czego się tam dowiadujemy? Tego, że Bóg nie zmienił zdania o Hiobie. Słuchajcie, Bóg jest niezmienny. Bóg nie zmienił zdania o Hiobie. Powiedział, że jest sprawiedliwy, stronący od złego, że nie ma drugiego takiego na świecie. I tak było. Hiob takim się okazał. I muszę wam powiedzieć, że tak, po paru latach, kiedy wróciłem do tej lektury, można tak powiedzieć, to musiałem się zmierzyć znowu ze swoimi myślami. I wtedy to było takie czytanie z bojaźnią i drżeniem. Bo wiecie, czego ja się bałem? Że Bóg zrobi ze mną to samo, co zrobił z Hiobem. Ja się naprawdę tego bałem, obawiałem się tego. Ale ja dzięki temu zrozumiałem, że ci trzej przyjaciele też się tego obawiali, bo to wywróciło im do góry nogami ich świat. I nagle, no można powiedzieć, że zakosztowałem takiej pokory. Mówię, no muszę spróbować przeżyć to samo, co Hiob. No nie ma się co bać. Ludzkie cierpienie niejednokrotnie prowadzi do załamania i kryzysu wiary, stając się powodem nieuzasadnionych pretensji, które człowiek kieruje przeciwko Bogu. I najczęściej obwinia go o całe zło. Muszę wam powiedzieć, że to też było moim udziałem. Miałem z tym duży problem. Ja też zwalałem całą winę na Boga, no bo wiecie, tak jest najłatwiej, nie? No przecież on to stworzył, mógł to zrobić inaczej, łatwiej. Po co to tak skomplikował? Przecież ja nie mogę wszystkiego wiedzieć, są ludzie mądrzejsi ode mnie. Ale później znowu wstawiłem się w rolę Hioba,
I rola Elihu, który był młody, dużo mi w tym pomogła, bo on się też nie bał rozumować. Mówię, to ja też postaram się postawić Bogu. Oczywiście dostałem za to po uszach, ale zrobiłem to. Minęło parę lat. Wydano tłumaczenie księgi Hioba według greckiego przekładu. Mam to tutaj dzisiaj ze sobą. To jest księga pierwszego kościoła. Tak to nazwano. No i to już jest ten grecki przekład, który w wielu wypadkach definiuje pewne rzeczy i łatwiej to jest zrozumieć. Oczywiście tam są też dodatki, bo na przykład żona Hioba to nie tylko mu tam mówi, że ma pobłogosławić Bogu i umierać, tylko mu całą tyradę wyznacza, co ona to teraz musi robić, że musi być sprzątaczką, że musi być posługaczką, że się z niej śmieją. On kiedyś miał stanowisko, a teraz nie ma stanowiska, nie? Tak jakby przedstawiała biznesmena, który wszystko stracił. Miał wszystko i nie ma nic. Jak to Trump powiedział, prawdziwy mężczyzna musi w życiu kilka razy wszystko stracić, żeby zrozumieć. Nie wiem, czy to jest prawda. W każdym razie ta grecka, te greckie tłumaczenie próbowało coś takiego zasugerować. Ale dzięki temu, że te zdania tam są o wiele przyjaźniej skonstruowane, to łatwiej mi było czytać właśnie te wydzielone fragmenty. Postanowiłem, że podzielę sobie to na fragmenty, przeczytam te fragmenty, zobaczymy, czy ja jestem w stanie rozpoznać, jaki oni mają obraz Boga i światopogląd. No i udało się. Zaryzykowałem i odkryłem w księdze Hioba siedem światopoglądów. Pierwszy to jest światopogląd Hioba. Drugi to jest światopogląd tych trzech przyjaciół. Można ich tak wydzielać na trzy różne, ale oni mają tak naprawdę jeden. Potem jest Elihu. Słuchajcie, potem jest sam Bóg, który też o sobie mówi i pokazuje, a ja to widzę tak. No i na końcu jest też ten włóczyki, który tam się spóźnia. Na pierwsze spotkanie przychodzi razem z aniołami. Nie, tam pisze, że aniołowie przyszli, a on się zjawił, on doszedł. On jest wydzielony. On jest jak gdyby poza. To wszystko nam coś mówi, to wszystko nam coś wskazuje. Kompozytorzy mówią tak, pamiętajcie, że cisza między dźwiękami to też muzyka. Czyli jeżeli coś jest niedopowiedziane albo jest coś zasugerowane, to to są ważne rzeczy. Bóg nam coś przez to też mówi. Więc widzimy tam tego przeciwnika, bo tak jest nazwany, oskarżyciela, a później widzimy, że ten temat podłapują też ludzie na ziemi i robią dokładnie to samo z Hiobem, co on mu zarzucił. Tylko pytanie, czy to był atak na Hioba, czy to był atak na Boga? Bo to Bóg zaczął mówić o Hiobie, że i zrobił mu, można powiedzieć, dobry PR. I wtedy go dopiero zaatakował diabeł. I na te pytanie musicie sobie sami odpowiedzieć. Czy ta księga mówi o tym, że to Hiob jest atakowany, czy też to właśnie diabeł zaatakował Boga? I tutaj najważniejsza rzecz, która się zmieniła w moim życiu po czytaniu tego greckiego przykładu. Ja zrozumiałem, że to nie Bóg zagrał Hiobem jak hazardzista, a przez wiele lat go o to obwiniałem, ale to Bóg złożył w ręce człowieka swoje dobre imię i ten człowiek doniósł to do samego końca, do końca księgi. Bóg powiedział prawdę o Hiobie. Na początku i na końcu księgi. Bóg jest niezmienny, nie zmienił zdania. I do samego końca z Hiobem był. I wszedł w nim w dialog, wszedł nim w dyskusję i okazało się, że to, co o Hiobie powiedział, zamknęło usta diabłu i tym ludziom, którzy go zaczęli naśladować. Bo zawsze jest jakiś prowodyr. Więc mamy tu taki podział. Prolog i epilog. Potem warto przeczytać ten 20 rozdział o mądrości, żeby tak zaognąć tej mądrości, jak to się tu na Śląsku mówi, żeby ją zassać i zobaczyć, co też Bóg chce nam zaoferować. Potem czytamy światopogląd Hioba. Tego jest dość trochę. Ja to mam na przykład posegregowane, połączone w takie osobne zeszyty. Później czytamy mowę trzech przyjaciół, Happy Three Friends, a później mamy
mowy Elichu. Potem mamy mowy samego Boga, bo Elichu mu robi takie, można powiedzieć, autoprezentacje, a potem Bóg sam sobie te CV pisze. On je przedstawia nam tak, żebyśmy zrozumieli, z kim mamy do czynienia. Więc początkowo trzeba się skupić na tych najważniejszych początku i końcu, żeby zrozumieć to, że Bóg nie zmienia zdania o Hiobie. Później wejdziemy w mądrość Bożą, w jej klimat. Później zobaczymy, czy ta mądrość różni się od tej mądrości, którą mają trzej przyjaciele. Elichu przesuwa środek ciężkości na to, że ta rozmowa jednak z Bogiem to nie jest taka rozmowa człowiek-człowiek, tylko jednak Bóg to jest ktoś, kto nie będzie się do naszego poziomu zniżał, on jest kimś spoza naszego zasięgu. Bóg to robi. I wiemy, że robi to tak, że Hiob zostaje przekonany. Ale Elichu wskazał na różnicę i na to, żeby nie przekraczać pewnych granic, bo to się po prostu nie poskłada, to nie zadziała. No i na samym końcu jest mowa diabła i ją trzeba na samym końcu rozważać, bo musimy zdecydować, kogo on tak naprawdę atakuje i co on chce nam sprzedać. Bo on działa jak wytrawny handlowiec. Atakuje Hioba i twierdzi, że on nie służy bez sensu, jak to mówi ten grecki przekład. Czyli nie za darmo. Dzisiaj byśmy to przełożyli, że nie służy bez sensu. On musi widzieć w czymś sens, to dopiero wtedy będzie pewne rzeczy robił. No a Bóg ma inne zdanie. I okazuje się, że Bóg ma rację. Nawet jak to wszystko było bez sensu, to Hiob wytrwał. Nawet jak wszystko wydawało się bez sensu, bo wszystko mu zostało zabrane i utracił wszystko, to on wytrwał swej prawości. Tak o nim mówi Bóg. Trzeba zrozumieć, na czym polegała ta prawość i dlaczego Bóg ją tak gloryfikuje. I dlaczego szatan go tak atakował. Na początku mienie, później zdrowie, a później atak społeczności. I to potężny atak. Od sług do własnej żony, czyli kogoś najbliższego. Kogoś, kto był do tej pory jednym ciałem. Od środka. Wszystko mu zostało zabrane, a jednak wytrwał. Więc gdybyśmy mieli teraz, w tym momencie odpowiedzieć, czym jest mądrość Boża, no to nie da się tego zrobić, jeżeli nie zasiądziemy do czytania Księgi Hioba. Żył w ziemi Uz człowiek imieniem Hiob. Był to mąż sprawiedliwy i prawy, bogobojny, unikający zła. Miał 7 synów, 3 córki. Majętność jego stanowiło 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic oraz wielka liczba służby. Był najwybitniejszym człowiekiem spośród wszystkich ludzi wschodu. Synowie jego mieli zwyczaj udawania się na ucztę, którą każdy z nich urządzał po kolei we własnym domu w dniu oznaczonym. Zapraszali też swoje 3 siostry, by jadły i piły z nimi. Gdy przeminął czas ucztowania, Hiob dbał o to, by dokonywać ich oczyszczenia. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalne ofiary stosownie do ich liczby, bo mówił Hiob do siebie: może moi synowie zgrzeszyli i złorzeczyli Bogu w swych sercach. Hiob zawsze tak postępował. I mamy tu obraz człowieka, który nie potrzebuje pośrednika, żeby złożyć Bogu ofiary. To jest pierwsza rzecz, która nam się tutaj rzuca w oczy. Końcowa prezentacja postawy Hioba to jest Boże pouczenie. Jest to zakończenie i wykazanie, że Bóg jednak nie zmienił zdania o tym człowieku. Hiob na to odpowiedział Panu, rzekł: wiem, że Ty możesz wszystko, co zamyślasz, potrafisz uczynić wszystko.
Kto przesłania zamiar mój nierozumny, o rzeczach wzniosłych mówiłem, to zbyt cudowne, ja ich nie rozumiem. Posłuchaj, proszę, pozwól mi mówić, chcę spytać, rzecz odpowiedzieć. Dotąd cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem cię wzrokiem. Stąd też odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i popiele. I w tym momencie też taka dygresja, bo Księga Hioba została też znaleziona w Qumran i to w 6 egzemplarzach, 4 w języku hebrajskim i 2 takie targumy aramejskie. I w nich jest sugerowane, że to, co tu pisze w prochu i popiele, że to jest tak, jakby Hiob stał się prochem i popiołem i po prostu umarł. I Bóg go wzbudził do życia na nowo. Oni tak to odbierali. Żeby to tak poetycko zakończyć, tak jak to cała Księga Hioba mówi, to spróbuję to zakończyć słowami Cypriana Kamila Norwida, który mówił o zmartwychwstaniu. Choćby została ze mnie resztka, jak z owcy zjedzonej, Bóg mnie odtworzy na nowo. I lirę, i struny. Dziękuję. No i teraz byśmy musieli dopiero podyskutować.